Goworka, Spacetowa i Gagarina miał być przejezdny dla wszystkich do 23 grudnia. I udało się. Jak widzicie, samochody już tędy jeżdżą i skrzyżowanie jest dostępne w każdym kierunku. No prawie, bo Spacetowa i Goworka cały czas są jednokierunkowe. Jak to wygląda? Chwilę przed świętami, o tym w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Tramwaj, kierunek Gagarina. Witam Was tutaj, cześć Tomasz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z tramwaj kierunek Gagarina. Prosto z de facto otwarcia, choć otwarcie miało miejsce wczoraj wieczorem, kiedy to ulica Spacetowa i ulica Goworka i ulica Gagarina została oddana do użytku nie tylko dla autobusów, ale również dla samochodów. Oczywiście Gagarina był wjazd też dla wszystkich, ale teraz ten wjazd jest dużo lepszy, bo jest wjazd bezpośredni. Z tym, że trzeba się liczyć z tym, że ze Spacetowej jest przejazd tylko i wyłącznie w Gagarina. W teorii nie można skręcić w prawo w Spacetową, przynajmniej jest zakaz dla innych pojazdów niż warszawski transport publiczny, no ale jak na tym ujęciu możecie zobaczyć, większość osób i tak mimo wszystko ma to gdzieś. W lewo w ogóle nie można skręcać i to akurat rozumiem, bo to całkiem byłoby tutaj niebezpieczne, no i tam też te przejście dla pieszych jest wtedy aktywne. No i tutaj ten ruch już jest faktycznie poprowadzony. Cały czas przez sam środek trasy budowy, czy to na Spacetowej, czy tutaj na Gagarina się jedzie. Warto powiedzieć, że tramwaj na Gagarina, budowa jego faktycznie się już de facto zakończyła. Tylko i wyłącznie tramwaj do Wilanowa ma opóźnienie i dlatego tak to wygląda. Opóźnienie jest przez ten sławny gazociąg, który trzeba było całkowicie wyburzyć i postawić od nowa w bardzo krótkim terminie. No i on jeszcze tutaj będzie realizowany niedługo etapami. Natomiast tutaj faktycznie też to samej ulicy Gagarina też się zmieniła organizacja ruchu. Już aktualnie nie jedzie się tymi objazdami na okrągło, teraz się jedzie prosto. Pojezdni północnej zamiast pojezdni południowej. No i tutaj, jak to widzicie, samochody jadą w jednym i drugim kierunku. Przystanki są zrealizowane w tymczasowych lokalizacjach w większości. Natomiast sam przystanek Sielecka też się dosyć mocno zmienił, bo od niego dalej w kierunku Czerniakowskiej ruch się odbywa dwoma jezdniami już i w każdej jezdni ma po dwa pasy w każdym kierunku. Więc całkiem nieźle to zostało zrealizowane. Sygnalizacja świetna mniej więcej wszędzie już działa. Wszystko jest mniej więcej docelowo, tylko nie wiem czemu tu już jest faktycznie wszędzie białe malowanie, bo białe malowanie to już jest organizacja stała, a to nie jest stała organizacja ruchu, biorąc pod uwagę, że za parę miesięcy będzie oddana do użytku druga jezdnia ulicy Gagarina dalej do właśnie Belwederskiej. Więc trochę tej sytuacji nie rozumiem, no ale no cóż, tak to zostało w tym miejscu zrealizowane, więc musimy się do tego przyzwyczaić. Później trzeba będzie po prostu zmienić to oznakowanie, no bo po prawej stronie mamy na przykład podwójną ciągłą, a tam oczywiście później będzie można zmieniać pasy. Będą dwie jezdnie w kierunku Belwederskiej, dwa pasy w kierunku Belwederskiej, co aktualnie jest niemożliwe. Tu na minus mogę powiedzieć z kolei, że do tego przystanku Spacetowa w kierunku na ulicy Gagarina jest dojście tylko i wyłącznie od strony wschodniej, czyli z tyłu, tak jak teraz patrzymy. Nie ma dojścia jakiegokolwiek od samego skrzyżowania, takiego legalnego i bezpiecznego. Te osoby dwie, które tutaj idą, one pewnie jeszcze nie wiedzą de facto, co ich czeka, bo tutaj przejście tędy jest całkiem, bym powiedział, niebezpieczne. Już pomijając to, że jest nielegalne, to jest całkiem niebezpieczne. No cóż, przejście w tym węźle przesiadkowym, że tak to powiem, całym Spacetowa jest ogólnie całkiem niewygodne. Przystanek dalej, stąd patrząc, jest bardzo daleko, zaraz do niego dolecimy. Natomiast tutaj ten przystanek z kolei jest przed skrzyżowaniem, inny jest za skrzyżowaniem. Są w dziwnych miejscach zlokalizowane, żaden nie jest w docelowym miejscu. Więc to co ja mogę powiedzieć, taki trochę miszmasz, wszystko masz, że tak to powiem. Jest tu dosyć dużo tego pokręcone i tu też jest ciekawostka od tej strony z kolei, bo tu też się zmieniła ta granica ruchu, jeżeli chodzi o ulicę Belwederską. A konkretnie nie ma wjazdu, czyli nie ma wyjazdu z ulicy Gagarina. No wcześniej był, teraz już go oczywiście nie ma, no bo siłą rzeczy Gagarina jest teraz inaczej poprowadzona. Te ulice są teraz ślepe, więc na nich ruch jest teraz dwukierunkowy, żeby faktycznie można było jakkolwiek tutaj to wszystko utrzymać. Chodzi mi oczywiście o ulicę Sułkowicką i ulicę Ludwika Nabielaka. Te dwie ulice są aktualnie, no w teorii przynajmniej ślepe. W sensie Ludwika jest de facto, w nią można wjechać, bo to jest jednokierunkowa od tej strony. Jak aktualnie jeszcze można wjechać, ale niedługo, bo też będzie ślepa i tam trzeba będzie się trochę będzie mocniej pokręcić. Więc no, dosyć ciekawe to jest realizowane. Tutaj też na samej ulicy Belwederskiej niedługo będzie całkowicie przebudowany gazociąg, który te prace mają się rozpocząć mniej więcej tam styczeń-luty 2024. Więc tutaj, znaczy to ma być realizowane w ferie zimowe, więc wtedy to będzie wszystko ponownie jeszcze raz
zamknięte. Także będzie nieciekawie, że tak to powiem. No ale dobrze, że już faktycznie ruch jest już oddany do użytku na Gagarina i na górze też się pozmieniało. Na ulicy Warińskiego aktualnie już są dostępne wszystkie pasy w każdym kierunku. Co to oznacza? Oznacza to, że tutaj wjadąc w kierunku ulicy Goworka i Spacerowej są dwa pasy lewoskrętu jadąc ulicą płaską, natomiast jadąc dalej płaską mamy też dwa pasy prosto, więc w skrócie mamy cztery pasy. To jest całkiem rozbudowane. Mało tego, z Puławskiej teraz można wjechać w ulicę Marszałkowską, co też jest według mnie bardzo dobre rozwiązanie. Tam aktualnie już są po prostu docelowy mniej więcej układ jezdni i docelowy układ pasów, jeżeli chodzi o jezdnię, więc to jest dobre, bo tam można skręcić zarówno w Warińskiego, jak i również w Puławską można wjechać. No i na samym placu Unii Lubelskiej już teraz nie ma ronda, tylko wróciła poprzednio do granicy ruchu. W skrócie sygnalizacja jest świetna, została uruchomiona i działa tak jak wcześniej, więc tam tramwaje, nie ma sytuacji właściwie, że można wpaść pod tramwaj. No i sam przejazd przez sam środek placu Unii Lubelskiej również został wprowadzony, a tymczasowe przejście dla pieszych zostało zlikwidowane. Oczywiście to nie jest koniec budowy, tu dosyć dużo jeszcze jest realizowane, bo nawet żaden tramwaj teraz jeszcze nie pojedzie. No ale co ja mogę powiedzieć, kolejny pełny film z tramwaju na Gagarina niedługo po świętach się powinien pojawić. Tymczasem wracamy do mnie na budowie. Udało się otworzyć. Z tego co dowiedziałem się właśnie przed chwilą, jeszcze wczoraj do 21:00 trwały tutaj pilne prace. No dobra, co jeszcze przed nami? Bo święta, ale możecie też spędzić ze mną, z filmami na kanale Avizonosz. Oczywiście, jeżeli nie macie nic lepszego do roboty, bo ja będę bawić się z rodziną i oczywiście tam rozpakowywać prezenty. Trochę ich będzie, część zresztą zobaczycie na kanale, albo na drugim kanale. Natomiast co faktycznie jest ważne i co się jeszcze pojawi w najbliższych dniach? A dużo ciekawych filmów. Jutro najprawdopodobniej pojawi się cały film z podsumowaniem z Zakopanego. Natomiast chwilę później, tak już mniej więcej w atmosferze świątecznej, pojawi się właśnie o tym nasz podcast z Sykutem, gdzie trochę pogadamy o poświętach i oczywiście będziemy wam życzyć wszystkiego najlepszego na święta. Natomiast dzisiaj jeszcze powinno się pojawić Mniejsza z tym, a w same święta będzie tak. Gdynia się pojawi, będzie cały film właśnie o Trasie Łazienkowskiej, bo był już film z przelotem, teraz musi być film z moim gadaniem, żebyście wiedzieli co tam się wydarzy, gdzie te tunele, gdzie te wykopy, gdzie te nowe mosty, wiadukty, trasy rowerowe i tak dalej. To wszystko też będziecie mogli zobaczyć właśnie jeszcze w takim specjalnym filmie. No i pomijając to, po świętach wracamy z normalnymi filmami, których nie było zbyt dużo, jest to wszystko w grudniu, czyli zapraszamy do metra. Jak tam wygląda cała Lazurowa, która została oddana do użytku. Oczywiście Warszawa Zachodnia pojawi się też przed samym zakończeniem tego roku. Zajezdnia Neapol, Gagarina w pełni, bo to co teraz widzieliście w dzisiejszym filmie to nie był pełen film. No i pozostałe inwestycje, których też jest trochę. Most na Pragę powinien też się pojawić jeszcze przed końcem tego roku, a na początku pewnie się pojawi film o Kładce, która ma powstać nad portem Czerniakowskim. No i może w końcu coś powiem więcej o wiadukcie wyciągu ulicy Chełmżyńskiej, tam w Rembertowie nad linią kolejową. Filmów całkiem dużo zaplanowanych na najbliższe dni. Więc jeszcze koniec roku 2023 będzie całkiem ciekawy. Jak mi się uda, ale to mi się nie udaje od 3 lat, może nawet jakieś podsumowanie zrobię na sam koniec roku. Tymczasem, jeśli taki materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie z tego i ten dzielny dzwoneczek. Zachęcam do zostania patronami, bo dzięki wam te wszystkie filmy są możliwe do realizowania, jak i również dzięki jeszcze innym instytucjom, które niedługo się ujawnią i będzie więcej informacji na ten temat. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Dzisiaj jeszcze wieczorem w świątecznym Mniejsza z tym. Zobaczymy, które instytucje życzą nam wesołych świąt. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!